Witajcie, to znowu ja, Sarcz, a wy oglądacie trzeci już odcinek serii Zagrajmy w Batman Arkham Knight. Ostatnio aktywowaliśmy tutaj zasilanie, dzięki czemu możemy teraz dotrzeć do anteny, aby zlokalizować stracha na wróble. Okej, jakieś zamieszki, ale to oczywiście wyzwanie poboczne, na razie nie będziemy się tym jeszcze zajmować. Lecimy tutaj. Na marginesie może stąd wystartuje. Dobra, ciągle oczywiście słyszymy jakieś komunikaty przeciwników i nie tylko zresztą, ale teraz to, czym my musimy się zająć, to tutaj podlecieć. Dobra, troszkę się tutaj zakręciłem niepotrzebnie, ale jesteśmy. To jest ta stocznia, do której mieliśmy dolecieć właśnie. I proszę, jest też i antena. I dzięki temu jakoś zlokalizujemy stracha. Scarecrow's men are guarding the antenna. I need to evaluate the threat and plan my attack. Five soldiers, all armed. If I alert them, they'll kill the hostage. I need to reach a vantage point to draw them outside. That's gonna happen. Scarecrow said he'd be here. If you ask me, he's paranoid. Probably huffing too much of that gas. I'd like to see you say that to his face. You kidding me? I can't even look at the guy. Dobra, spróbujemy to zrobić po cichu. Przemieszczaj się między punktami obserwacyjnymi, aby szybko zbadać teren. Znamy to z poprzednich części. If I can separate them, they'll be easier to take down. Okej, rzuć batarangiem w zasięgu słuchu oznaczonych uzbrojonych wrogów, aby ich wywabić na zewnątrz. To może być dobry plan, faktycznie. Batarang jest tutaj. Dobra, wyceluj i rzuć. No może być tutaj. Zakończ szybowanie za plecami uzbrojonych przeciwników. Okej. Okay. I spróbujmy ich załatwić. Tutaj kolejny. No i dwóch mamy z głowy. Jeszcze trzech zostało. Three more soldiers inside. They think they're safe if they stick together. Lucius, I've got a hostage situation. Three gunmen. I need to take them all out before they can react. Is it ready? Flexible plates over an MR fluid armor layer. You'll move faster, hit harder, and look scarier while doing so. Send it, Lucius. Now. Already airborne, Mr. Wayne. Dobra, Lucius zajmujący się ulepszeniami i gadżetami. Coś nam tutaj dostarczył. Sprawdźmy to. No i proszę, nowy strój Batmana. Kurde, epicko się zapowiada. Strasznie futurystycznie wygląda. Well, Mr. Wayne, let me walk you through it. The outer and inner layers of the bodysuit are made of a titanium dip tri-weave. It's between those layers where things get interesting. Wayne Tech MR fluid hardens in response to impact. With this kind of shock absorption, you'll be able to put more force into your counterattacks. The liquid armor's more flexible than the fibers you're accustomed to as well.
You can use that increased maneuverability to take out multiple foes in quick succession. The suit's compatible with the Batmobile's electromagnetic eject mechanism, too. You'll fly out of that thing like a bullet from a railgun. Speaking of which, the new grapnel launcher will pull you skyward just as fast. Don't worry, Mr. Wayne. That suit can take the G's. Tyle tych ulepszeń, że aż jestem oszołomiony. How's it feel, Mr. Wayne? I've activated the AR training program, should you want to run diagnostics, or just break it in. Dobra, zróbmy to w takim razie. Przynajmniej jedno, bo widzę, że jest tu kilka tych treningów, ale za każde zdobędziemy jeden punkt do umiejętności, więc warto to sobie wykonać. Zbliż się niezauważony do grupy uzbrojonych przeciwników i wyeliminuj ich serią nokautów. Dostępne są cztery konfiguracje do ukończenia. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Proszę bardzo, to nie dzieje się naprawdę, jest to właśnie taka rozszerzona rzeczywistość. Simulation activated. Podejść niezauważony do grupy maksymalnie trzech wrogów, aby użyć wielokrotnego nokautu zastraszeniem. No dobra. Zobaczymy, jak to działa. Proszę bardzo, X wciskamy. No kurde. Epicko. Kolejna konfiguracja. Do kolejnej grupy musimy podejść. Tylko, że jak oni są teraz... Oni są zwróceni w inne strony tym razem. Ciekawe, czy się uda w ten sposób. Na przykład jakoś z góry. Da się. Jak najbardziej, tylko trzeba tutaj do dobrego miejsca podejść. No tego w poprzednich częściach nie było. Pięknie, kurczę. Kolejna sprawa. Tam jest trzech. Zdaje się, że z góry będziemy w stanie to zrobić. Dokładnie. Fajna też sprawa, że musimy namierzać tych przeciwników. Okej, tu jest taki problem, że oni się przemieszczają. Ale czekajcie. Bo rozumiem, że muszą być dość blisko, żeby to wykonać. Zobaczmy. Jednak nie. Wystarczy w ten sposób. Aha. Tylko widzieliście, teraz byłem źle rozstawiony. Zacznijmy od tej strony. Proszę. Nie mogą być za daleko od siebie jednak, bo inaczej nie wykonamy. No i ukończone. Dzięki temu punkt modyfikacji otrzymaliśmy. To wiecie co, kurczę? Korci mnie, żeby jeszcze wykonać kolejne to wyzwanie, bo dowiemy się czegoś nowego na temat tych umiejętności. Warto by było to zrobić. Opanuj przestworza dzięki wzmacniaczowi wyrzutni haków 2, sprawdź się w powietrzu, szybuj, używaj wyrzutni i pikuj między wieżowcami Gotham. Simulation activated. Aha, aż trzy razy trzeba wcisnąć. Teraz przytrzymaj, żeby szybować. Naprawdę warto to zrobić, bo inaczej bym później nie wiedział, jak to zrobić i byłby problem. Dobra, zwiększ wysokość. I tutaj do końca, i to będzie koniec pewnie. A, teraz przez 60 sekund trzeba to powtarzać. O kurde! Nie! Czekajcie, jeszcze się udało, dobra. Nie jest najgorzej. Pięknie. No to jest niesamowite, jeszcze większy dopalacz mamy dzięki temu. I można naprawdę zaszaleć w ten sposób. Świetna rzecz, naprawdę. Bo do tej pory jak wciskałem dwa razy A, to wtedy też oczywiście miałem taki dopalacz, ale to nie dawało mi aż takiego kopa jak teraz. Więc naprawdę jest zmiana zauważalna. Lecimy dalej, jeszcze niecałe 20 sekund. Ciekaw jestem, czy gdybym nie wybrał tego wyzwania, to czy w ogóle gra by mi pokazała, że jest taka możliwość, czy musiałbym po prostu sam to odkryć.
Ale właśnie zdecydowanie warto to wykonać, bo krótko, mało czasu to zajmuje, a dostajemy dodatkowe punkty umiejętności. Proszę bardzo, kontynuuj. Kolejny punkt modyfikacji. Kontrowanie rzutem. Roznieś wrogów na strzępy i niech błagają o litość. Korzystaj z nowych funkcji obronnych stroju Batmana, aby wykonać 5 udanych kontr rzutem i zakończyć trening. Dobra, zobaczymy jak to działa. Aha, w ten sposób. Czyli oprócz wciśnięcia Y, muszę jeszcze wyznaczyć kierunek, w którym mam rzucić przeciwnika. Mam nadzieję, że dobrze to robię. Tak, teraz mi się udaje. Pięknie. W ten sposób. To wszyscy? Wszyscy. No widzicie sami, to nie jest akurat długie. A jednak punkt modyfikacji jest i za chwilę te wszystkie punkty wykorzystam. Zaatakuj z ukrycia, nie dając nikomu szans. Zneutralizuj 3 uzbrojonych wrogów, których pozycje zmieniają się za każdym razem, gdy uruchamiany jest trening. To jest taki problem, że oni mają broń palną, więc tym bardziej nie możemy się pokazać, no ale oczywiście jest to główne założenie tego treningu. Dobra. Czyli tak, zaczniemy chyba od tego gościa. To będzie najprostsze. No, ale ten tutaj za chwilę przyjdzie i mnie zauważy. Aj, źle to zrobiłem. Chociaż... Nie, źle zrobiłem, kurczę. Czekajcie, bo ja tu mogę teraz to wielokrotnie wykonać? Nie, nie za bardzo. Ja chciałbym to powtórzyć, ale nie wiem, czy mogę. Uruchom ponownie, to będzie to, czy przerwi wyzwanie? Czekajcie, uruchom ponownie. Nie, nie jestem pewien, czy to będzie akurat to, co bym chciał. Spróbujemy raz jeszcze to wykonać. Tym razem już pojedynczo ich po prostu wyeliminujemy i tyle. Dobra, rozpocznij wyzwanie. I zacznę od tamtego właśnie po prawej, za tą ścianą, którą można zniszczyć. A, bo oni teraz rzeczywiście są w innej... Mają inne rozmieszczenie. Żeby nie było za łatwo, żebyśmy się nie mogli nauczyć ich poszczególnych ścieżek, tylko żeby za każdym razem było inaczej. To bardzo dobrze, że coś takiego jest. Dobra, kolejny załatwiony i uwaga, bo tutaj już idzie następny. Pospiesz się. Dobra, zdążyłem na szczęście. I to powinno zakończyć trening. Dokładnie tak. No i proszę. Więc wszystko chyba wykonane. Chociaż nie, jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy sprawdzić. I to jest związane chyba z Batmobilem. Wezwij samochód, wystrzel w powietrze i poczuj energię z najbardziej zaawansowaną bronią, jaka powstała w Wayntech. Dobra, wezwij Batmobil. Aha, jak najszybszą prędkość rozwinąć i później katapultować się. 2 razy A. I przytrzymujemy, żeby szybować. No rzeczywiście, patrzcie jak do góry wlecę dzięki temu. Świetna rzecz. No, tylko teraz, żeby kurde przelecieć przez to, bo powoli będę opadać. I jest problem, jest mały problem. Czekajcie, muszę gdzieś się znowu wybić, bo... Po prostu spadnę. Dobra, spróbuję raz jeszcze. No i dobra, tym razem się uda, bo wtedy po prostu za szybko zacząłem opadać. I to się na mnie zemściło tutaj, a teraz jest wszystko jak najbardziej ok. Wezwij Batmobil jeszcze. Czyli widzicie sami, jeszcze w locie możemy to zrobić. I wtedy bez problemu kontynuować. No i dobra, to już naprawdę będzie wszystko, zdaje się. Wszystkie 5 wyzwań ukończyłem. Okej. W takim razie wyświetl modyfikacje. Czekajcie, to będzie tutaj. No i teraz muszę się aż zastanowić, w co zainwestować tyle punktów. Kurde, na razie nie jestem pewien, wiecie? Bo jeszcze nie testowałem, nie sprawdzałem tych wszystkich umiejętności, a nie chcę też tak na szybko się decydować.
Tutaj mamy pancerz do walki wręcz, poziom pierwszy, fala uderzeniowa, pancerz balistyczny, ochrona przed pociskami. Może najpierw też takie rzeczy. Knockout ze wzmacniaczem. Dobra, weźmy to. Tu jest drugi poziom również ochrony. Weźmy jeszcze ten poziom. Lecimy dalej. Batmobil. Pancerz. Zwiększa wytrzymałość pancerza i przyspieszenie dopalacza. No to weźmy też ten pancerz na razie. To takie najprostsze ulepszenia. No i jeszcze walka. Kombo w powietrzu albo przejęcie broni. Wydłuża czas posługiwania się bronią wyrwaną wrogowi, zanim ulegnie ona zniszczeniu. Dzięki temu ruchowi można dłużej wykonywać mocniejsze ataki przebijające obronę przeciwnika. Złap broń X plus A. No dobra, weźmy to. Tylko, że będę musiał upamiętać o wykorzystywaniu tej umiejętności. No i możemy ruszać dalej w takim razie w związku z fabułą. Three gunmen, one hostage. Time to put this suit to the test. Dobra, bo niechcący, kurczę, zacząłem od tego, że użyłem bataranga, ale nie o to mi chodziło. Czekajcie, od której strony ja mogę wejść? Tutaj po prostu? Myślałem, że to mogę otworzyć. Ale chyba nie za bardzo. A, wejdź przez kratkę, tutaj na dole jest napisane. The new suit is faster and more mobile. By getting close without being detected, I can get the jump on them. And in the panic, take down all three before they know what's hit them. No to lecimy. Po prostu pięknie. Help me! Odblokowano strój Batmana, proszę. Man, they said you were quick, but I never saw anyone take down three armed guys like that. Unbelievable. You're safe now. I'll send someone to pick you up. Thank you. Tell me you're gonna find Scarecrow. That son of a bitch needs to be stopped. Jak najbardziej. Będziemy się starać go złapać. I teraz co? Wychodzimy. A nie, tutaj coś. Dobra. Przymocuj urządzenie zapewniające zdalny dostęp. Oracle, I've attached the uplink to the microwave tower. Perfect. I made an anonymous call to GCPD. They're gonna send someone to pick up the hostage. Come on, come on, connect. Love the suit, by the way. Okay, both towers are fully online. Time to find Scarecrow. No dobra. I need to use both antennas to identify the micro and radio wave frequencies across Gotham. If I can find both frequencies at the same location, I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin. Aha, czyli w ten sposób namierzam, tak? Obróć odbiornik radiowy. Obróć odbiornik mikrofalowy. Transmisja radiowa. The radio and microwave frequencies point to Ace Chemicals. That's where Scarecrow's producing the toxin. Jim, I've traced the fear toxin to Ace Chemicals. That's where we'll find Scarecrow. Impossible. I've had a team there ever since the evacuation started, just like you asked. Crane must have bought them off. Or worse. I'm in the area. I'll round up my guys and head over. Hold off until I get there, Jim. I'm on my way. Dobra, no to w takim razie wiemy już co zrobić. Udamy się do tej fabryki Ace Chemicals i wykorzystajmy ten wzmacniacz wyrzutni haków. Look at your city. Abandoned in terror by those that fled. Torn apart by those who had nowhere to go. Niesamowity jest ten wzmacniacz, naprawdę. Strasznie przyspiesza podróż i to daje różne możliwości, bo jeszcze bardziej można się skupić na tym ciągłym locie, aby w ogóle nawet nie dotknąć ziemi i w ten sposób przemierzyć praktycznie całe miasto. Okej, tutaj kolejne zamieszki, ale nie tym się teraz zajmujemy. Czas kontynuować fabułę, bo to mnie najbardziej teraz ciekawi.
przynajmniej doprowadzić do tych takich pierwszych wydarzeń fabularnych najważniejszych. Dobra, słyszeliśmy kolejnych gości. Czekajcie, tutaj za chwilę użyjemy znowu wyrzutni. Ładnie. No i bezpośrednio dolecimy na ten most, gdzie mamy spotkać się z komisarzem Gordonem właśnie. Powoli tutaj będziemy opadać. I użyjmy może jeszcze pikowania. Dobra. Any word from inside? Nothing. We think there's a skeleton crew left in there, but they're not responding and the facility's locked down. If they're still alive, I'll find them. They should be able to tell us what Scarecrow's up to. What the hell? Nie wiem, czy to nie był ten tytułowy książę Arkham, czyli Arkham Knight. Friend of yours? Stay here, and I'll go find out. Powstrzymaj strachu na wróble przed zdetonowaniem bomby zawierającej toksynę strachu. To już wiemy, to już było wcześniej. Uratuj zaginionych pracowników Ace Chemicals, aby uzyskać informacje o strachu na wróble. Dobra, podlećmy tutaj. Oracle, whoever this guy is, he's assembled an army. I need a name. All right. We've got something here from a black ops team operating in Venezuela. They discovered a hidden training facility housing soldiers bearing the same insignia. There's nothing but speculation on their commander, though. The only thing sources agree on is his name. The Arkham Knight. The Arkham Knight? Hack into their comms. I need to know what they're planning. Anything else? There's a crew of Ace Chemicals workers left on site. They'll be able to help us track down Scarecrow and locate his bomb. I need to find them. Each worker will be carrying a unique ID chip. If I can access their personnel records, I'll be able to track them. There's a security terminal in a booth near your location. Try there. No właśnie, wybaczcie, opowiedziałem wcześniej książę Arkham, ale miałem oczywiście na myśli rycerza Arkham. Użyj trybu detektywa. Na razie jeszcze oczywiście Batman za wiele na temat tego rycerza Arkham nie wie. No ale skoro taki jest tytuł gry, to też to będzie istotna postać zapewne. Zobaczmy. There are 5 soldiers, each one armed and dangerous. Before I can access that terminal, I'll need to take them down. Listen up! Scarecrow tells me the reaction is nearly complete. Final evacuation of this facility will begin in T-minus 30 minutes. Dobra, to jeszcze wam pokażę ten życiorys rycerza Arkham. O, jeszcze Robin się w międzyczasie też pojawił. Właściwie to już wcześniej chyba było, tylko że tutaj pewnie zaktualizowany jakiś tekst. I rycerz Arkham. Widzicie? Wszystko nieznane na razie. Sam chętnie przeczytam teraz. Poza odkryciem ośrodka szkoleniowego sił milicji w Ameryce Południowej prawie nic nie wiadomo o rycerzu Arkham. Po przybyciu do Gotham szybko wyrobił sobie opinię nieustraszonego wśród największych przestępców w mieście. Współpracuje ze strachem na wróble i przysiągł, że nie spocznie, póki nie zabije Batmana. Dobra. No to lecimy w takim razie. Najpierw chyba zacznę od tamtych przeciwników. W ogóle zerknę za pomocą terminalu pobierz częstotliwości osobistych identyfikatorów pracowników. Dobra. Być może nie muszę wszystkich eliminować, ale... Sure,
crap out of the target. How come you're not on one of the choppers then? I ate something bad the other night. It's those damn rations. Still don't feel too hot. That sucks. Yeah, biggest operation ever, and I'm stuck in the rain outside a damn chemical plant, trying not to throw up. Operation said Batman could be heading his way. Maybe we can have some fun and be the ones who kill him. No, dawajcie, weźmiemy... What's the protocol if we spot a worker? Pięknie. No kurde, ale patrzcie no. Myślałem, że jeszcze tego też załatwię tak szybko, ale nie wyszło niestety. Spróbujemy za chwilę się sobie z tym poradzić. Szybciej, szybciej, szybciej. Pewnie dlatego, że tutaj była ta barierka, to nie mogłem też jego jako trzeciego zdjąć. No ale dobra. It's safe to access the terminal. I proszę, mamy od razu następny poziom, a więc to oznacza, że kolejny punkt umiejętności, czy też modyfikacji Wayne Tech odblokowany. Tylko w co tym razem zainwestować? Knockout ze wzmacniaczem to nie na razie. Walka. Kombo w powietrzu. Wykonaj super ogłuszenie, a następnie wyprowadź to potężne uderzenie, aby zadać dodatkowe obrażenia. Uderzony wróg wylatuje w powietrze i może trafić pobliskich przeciwników. To weźmy to. Niech będzie. No i sprawdźmy terminal. Let's see if Oracle was right. Data connection active. Data decrypting. Someone needs to upgrade their security protocols. Oracle, I've got the ID codes. If I reach a high vantage point, I can use the bat scanner to locate the workers. Okay, I've marked the tallest structure in the area on your map. Try not to fall. No dobra. Czyli tam na samą górę muszę się aż dostać. Spróbujemy. Widzę, że naprawdę zasięg tego haka jest bardzo duży. To jest niezwykle przydatne. Wejdźmy jeszcze tu. Jeszcze na górę. No i tutaj wystarczy. This is perfect. I can release the bat scanner and search for the workers. I've managed to intercept some radio traffic between Scarecrow and this Arkham Knight. Relaying it to you now. I have him in my sights. I could have ended it right there. We have not broken him yet. It will come. Now I've waited long enough. Batman dies. Tonight. Why do you hate him so much? You can never understand him. Your revenge is at hand. This is his last night. I'll make sure of it. Any idea who the Arkham Knight is? Sounds like the two of you might have some history. I've made a lot of enemies. Dobra, tam jeden sygnał przechwyciłem. Muszę tak szukać w ten sposób. Czekajcie, bo tam coś było przez chwilę. Aha. Teraz mogę na przykład, już rozumiem. Czyli jak najadę na właściwe miejsce, to pojawiają się takie wiązki jakby i wtedy muszę przytrzymać A, żeby to dokładnie obadać. Na przykład tutaj. Dobra, już trzech pracowników odnalazłem. Tam będzie czwarty. I jeszcze został gdzieś piąty. Czekajcie, tutaj już było to. Okej. Okay. It worked. There are five ID markers showing up within the facility. Let's hope they're still alive. No i właśnie, teraz się będziemy musieli zająć tymi pracownikami. Trzeba będzie ich uwolnić. To nasz najbliższy cel w tym momencie. No ale tym zajmiemy się w takim razie w kolejnym odcinku. Ja się z wami pożegnam tym niezwykle urokliwym widoczkiem. Naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. Ciekaw jestem, czy wszędzie można się dostać, bo mapka teoretycznie nie wygląda na jakąś strasznie dużą. Nie wiem, czy wam ją pokazywałem, ale mapka wygląda w ten sposób. Tutaj mamy właściwie takie trzy dzielnice i teoretycznie mamy jakieś mosty, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mogli tam iść, tam się dostać. Chyba, że w przyszłości dopiero będzie to odblokowane. To zobaczymy
Zapewne dopiero za jakiś czas. Ja się tymczasem z wami żegnam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!